Dotychczasowe dwie kadencje Prawa i Sprawiedliwości dają nam duże przekonanie co do tego, że jeżeli chodzi o polexit, to będzie tutaj stosowana zasada do 3 razy sztuka. W pierwszej kadencji się nie udało, w drugiej kadencji to już kroczy, a w trzeciej po prostu się dokona. To nie będzie sprawa głośna ani długa. Ta sprawa może nam zająć nawet jeden dzień. Możemy zasnąć jeszcze w Unii Europejskiej, a po głosowaniu nocnym w Sejmie, bo to wystarczy tylko jedna ustawa, aby to się dokonało, i obudzić się już poza Unią Europejską, dryfując w stronę Rosji. Nie możemy temu dopuścić. Nie po to 20 lat temu podejmowaliśmy decyzję w referendum, opowiadając się jasno za członkostwem Polski właśnie w Unii Europejskiej, i nie na darmo to właśnie tutaj na Opolszczyźnie. Ten głos za obecnością w Unii Europejskiej był najmocniejszy, ponad 83% głosów popierających nasze członkostwo, naszą obecność w Unii Europejskiej. I nie w sposób też wspomnieć tutaj o działaniu posłów Zjednoczonej Prawicy, właśnie także z Opolszczyzny. No jedna postać, jeden Schwarz charakter, jeżeli chodzi o relacje nasze ze wspólnotą europejską, czyli Janusz Kowalski. Janusz Kowalski, czyli człowiek, który jest chodzącym polexitem. Człowiek, który jasno mówi o tym, że będzie kwestionował nasze członkostwo w Unii Europejskiej, już zapowiadając referendum w tej sprawie. I nie mam wątpliwości, że dalsza jego kariera w Sejmie będzie oznaczała po prostu nasze nadwątlanie relacji we wspólnocie europejskiej. Na to nie ma naszej zgody. My jako Polska 2050, jako cały przyszły koalicyjny rząd demokratycznej strony, będziemy w pełni zabiegali o to, żeby te relacje się poprawiły. I to Państwo odczujecie już w ciągu pierwszych tygodni rządu. Od razu popłynie wniosek o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Od razu przyjdziemy do tych wszystkich ambasad, w których do tej pory nasz rząd tylko wyciągał buta i walił w stół, i po prostu powiemy jedno słowo. Wróciliśmy. Wróciliśmy jako partnerzy do rozmów o sprawach dla kontynentu ważnych. Bo to jest kwestia naszej przyszłości. I to ta przyszłość będzie się ważyła już w najbliższą niedzielę. Wróciliśmy, to będą słowa, które powiemy, zasiadając znowu do stołu z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, z naszymi partnerami, którzy są w instytucjach, z instytucjami europejskimi. To słowo usłyszą, ale na to słowo bardzo czekają. Jak Państwo wiedzą, ja na co dzień jestem między Brukselą a Strasburgiem i pracuję w Parlamencie Europejskim i widzę, jak nasi partnerzy w Unii Europejskiej czekają na nas, żebyśmy wrócili i żebyśmy w dalszym ciągu budowali wspólnie Unię. Ta współpraca została zerwana na 8 lat. My musimy Unię współbudować. Nie ma jakiejś Unii gdzieś tam. To my nią jesteśmy. Bez nas Unia jest słabsza. My jesteśmy 5. co do wielkości krajem z odpowiednią siłą głosu i nie jesteśmy poddani jakimś decyzjom, które podejmuje kto inny, tylko my tą Unią musimy współrządzić. Jeżeli my chcemy być bezpieczni, to nie dajmy sobie mydlić oczu jakimś niekompetentnym i nieuczciwym politykom, którzy nam mówią, że sami świetnie sobie damy radę i ustawiają się plecami do naszych najważniejszych partnerów. My możemy konfliktami zarządzać, migracjami zarządzać, ekonomią zarządzać tylko wspólnie, kryzysami, i mieć wpływ na zmiany klimatyczne tylko razem, jeżeli tą politykę współtworzymy, ale nie poddając się decyzjom innych, tylko współtworząc, współformułując tę wspólną politykę. Co do przyszłości Unii Europejskiej, nie sposób jest nie wspomnieć o bieżących wydarzeniach, które obserwujemy na ziemi palestyńskiej w Izraelu. Szanowni Państwo, od już prawie 2 lat toczy się wojna, bo to jest wojna, za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy jako zewnętrzne granice Unii Europejskiej, które tutaj mamy na naszym wschodniej flance, jesteśmy po prostu obiektem agresji ze strony i Białorusi, i doświadczamy wojny u progu naszych granic. Teraz widzimy, jak od strony południowej Unia Europejska doświadcza kolejnego kryzysu, kolejnej wojny, no bo tak naprawdę stan wojny został tam wprowadzony, giną tysiące ludzi, a Unia Europejska jest bezzębna. Co więcej, te zęby dzisiaj tworzą się obecnie wyłącznie w Polsce,
Tutaj wydajemy ponad 3% PKB na właśnie obronność. To są pieniądze, które odejmujemy sobie często od ust, od naszego systemu ochrony zdrowia, od edukacji, od tych wszystkich rzeczy, które moglibyśmy mieć w zamian za to. A wiele krajów Europy Zachodniej w tym czasie ponosi wydatki dużo poniżej 2%, nawet często będąc w NATO. A trzeba powiedzieć jasno, obronność i bezpieczeństwo jest rozumiane w kontekście całego kontynentu europejskiego, całej Unii Europejskiej. W związku z tym naturalną rzeczą dla nas jest, aby to bezpieczeństwo było także przedmiotem wspólnego działania. Aby tutaj, w Unii Europejskiej, w kontekście najbliższych lat powstała po prostu Armia Europejska. Nie jako substytut dla sojuszu, dla Paktu Północnoatlantyckiego, ale jako jego uzupełnienie, jako naturalny mechanizm reagowania na takie sytuacje, jak mają miejsce obecnie na granicy z Białorusią, w kontekście zabezpieczania naszej granicy także z Ukrainą oraz także jako środek do reagowania w kontekście jakichkolwiek kryzysów, które pojawiłyby się z którejkolwiek strony, także tej południowej. Nie wiemy, jaki będzie dalszy bieg tych wydarzeń. Łączymy się w naszych myślach i sercami z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj cierpią, są ranni lub po prostu umierają na Bliskim Wschodzie, ale musimy jako politycy, jako Europejczycy wreszcie dać światu jasny sygnał. Także tutaj jest siła militarna, także tutaj będziemy walczyć o nasze bezpieczeństwo i także tutaj będziemy to robić wszyscy razem, solidarnie. Bezpieczeniarzy w takim systemie, w którym możemy faktycznie ten wydatek ponosić wspólnie, wszyscy razem. Bezpieczeństwo w tej chwili, przy wojnie za wschodnią granicą, przy wojnie w Izraelu, to po prostu geopolityka się zmienia w bardzo szybkim tempie i my musimy dać bezpieczeństwo naszym obywatelom. Sami tego nie zrobimy jako Polska. My potrzebujemy mocnej polityki zagranicznej wspólnej, europejskiej i mocnego systemu obronnego wspólnego, europejskiego. I do tego na pewno będziemy dążyć. A to, że ten rząd zamiast szukać wspólnych polityk, zamiast korzystać z tego wpływu, który możemy mieć na całą Unię Europejską, grozi nam polexitem i tutaj wymieniona została Solidarna Polska, czy partie rządzące, o Konfederacji Adam Gołoła nawet nie wspomniał, ale to, co ja już słyszałam, może nawet nie warto jest o nich wspominać, to są takie siły niszczące przyszłość i bezpieczeństwo Polaków. I jeszcze raz na to położę nacisk. Polacy mówią, że z Unii Europejskiej nie wyjdą. To mówi ogromna większość Polaków. Ale nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, że nikt się ich o to nie zapyta, jeżeli nie daj Boże miałby rządzić PiS, czy miałaby rządzić ta sama większość, którą mamy teraz. Dlatego, że referendum nie jest wcale wymagane, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Wystarczy prosta ustawa. I tak jak Adam Gomoła mówił, on się zna na rzeczy, zasypiamy w Unii Europejskiej, budzimy się bez, bo prosta ustawa, to znaczy głosowanie zwykłą większością, podpis prezydenta i notyfikowanie szefa Rady Europejskiej. To jest sytuacja bardzo niebezpieczna i dzisiaj już partie rządzące się z tym w ogóle nie kryją, że chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić. Na to nie tylko naszej zgody nie ma, ale nie ma zgody Polaków. Ja dlatego też apeluję, żeby głosować w najbliższych wyborach, po pierwsze głosować, po drugie głosować na opozycję, a na tej opozycji głosować na ludzi, którzy rozumieją powagę sytuacji i jeżeli dajemy obietnicę, piszemy bardzo wyraźny program, tak jak Polska 2050, trzecia droga, to musimy wiedzieć, że my traktujemy go z ogromną powagą. I są tacy ludzie, którzy rozpoczynają swoją karierę polityczną, widzą tą długą perspektywę, widzą wyzwania, które stoją przed nami i na takich ludzi musimy głosować. Nie mają zaszłości, a my chcemy dość kłótni i do przodu. Musimy się pożegnać z tymi zaszłościami. Polska jest dla wszystkich Polaków dobrej woli, którzy chcą zbudować ją w demokracji, przestrzeganiu prawa, dobrobycie i wewnątrz Unii Europejskiej.